Czasami nawet co roku się pojawiają. Bardzo oryginalny jest pomysł na zmienianie części mowy. Na ogół pięknieje, miłuje, myślimy, że to są czasowniki, że to jest jakiś czasownik w liczbie pojedynczej, w trzeciej osobie, a to jest neologizm, to jest rzeczownik w liczbie mnogiej. Jakieś twory, które są miliami, jakieś fantastyczne, wyobrażone, może nadrealistyczne byty, które są piękniejami. Wieczniny to jest też ten tytuł, trochę w podobnej poetyce z tych ostatnich kilkunastu lat już, a na pewno co najmniej 10, kiedy się posypały te książki wydawane w oficynie Miniatura w Krakowie. Także że tutaj też tak zastanawiam się, może spróbować się sama zabawić w jakiś samizdat, bo mamy poemat z okazji 80-lecia i szkoda, by nie było do tej edycji takiej właśnie, jak pięknieje, jak miłuje, jak wieczniny, jak myśliwieniec i właśnie tu znowu nowy rys tej twórczości. Jest oczywiście pewna konsekwencja w tym trzymaniu się pewnego neofuturyzmu i jednocześnie przywiązania do przekazu tradycji, ale przekazu nowymi środkami. Więc jakiś rys awangardy, jakiejś poezji pierwszego wyrazu, jak to Jerzy Kwiatkowski nazwał w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzieś tam to pierwszej awangardy, gdzieś tam to pobrzmiewa. Natomiast nowym rysem jest publikowanie, nawet w formie książkowej, zbiorów aforyzmów. I te aforyzmy już nie są tak szaleńczo nowatorskie, jak wiersze, w których się możemy doszukać wręcz tysięcy neologizmów. Jako nastolatka liczyłam, marzyłam o językoznawstwie matematycznym. Tutaj oczywiście obecnych przedstawicieli językoznawstwa witam. I to wszystko się ujmowało w jakieś tabele statystyczne, wykazy, liczyło się procenty, jakich części mowy najwięcej. W tej chwili ta poezja, powiedziałabym, że przede wszystkim od czasu zauroczki londyńskiej, skądinąd książki, która doczekała się również przekładu na język czeski. Otóż od czasu tej zauroczki londyńskiej, od jakiejś drugiej połowy lat 90., późnej drugiej połowy lat 90., jest już nieco bardziej ustatyczniona. Są nowatorskie gesty, ale nie ma już wierszy w całości z neologizmów i nie ma tego gestu, który mnie oczarowywał gdzieś w jakimś roku 1979. To proszę sobie pomyśleć, to już jest właściwie ponad 40 lat. Mianowicie nie ma tego futurystycznego gestu, żeby umieszczać tytuł na końcu. No to już był szczyt buntu. Ja byłam zachwycona tym, że ta poezja to jest wolność. Hasło oczywiście przypominamy, wolność, wielkość, wieczność, 3W, jakby odbite zwierciadlanie 3M Tadeusza Pajpera, przedstawiciela awangardy krakowskiej przedwojennej, ale to zupełnie inne przesłanie, nie rewolucyjne, tylko właśnie pewna ciągłość, refleksja metafizyczna. W tych wierszach z 1974 roku bardzo dużo motywu śmierci. Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę na wręcz fascynację mesjanizmem czy romantyzmem. Znają mnie w niebie i na ziemi, czajnik czasu grzmi w żebrach. Dopiero pryzmat śmierci nadaje nam jasność spojrzenia, godność milczenia wobec losu. Oddaję głos jubilatowi, co by nam chciał opowiedzieć, czy o swojej